Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski, to jest Telewizja w Punkt i zapraszam do obejrzenia drugiej części Ławy Prasowej. Moimi Państwa gośćmi w dalszym ciągu są redaktor Agnieszka Wołkłoniewska z tygodnika Nie oraz redaktor Maciej Wiśniowski. W tej części programu porozmawiamy o pandemii oraz Łukaszu Mejzie. Statystyki mamy zatrważające, jeśli chodzi o COVID. Pięciocyfrowe liczby zachorowań dziennie, ponad 500 zgonów dziennie. To jest bodajże już czwarta fala z tego, co się orientuję. Mamy coraz nowsze i groźniejsze mutacje. Co nam grozi w przyszłości? Czy w ten sposób będzie wyglądała nasza przyszłość? Nie poradzimy sobie z tą pandemią? Zaczniemy może od pana redaktora Macieja Wiśniewskiego. Widziałem niedawno wystąpienie w rosyjskiej telewizji internetowej jakiegoś jednego z najlepszych specjalistów wirusologów. A co się tyczy aspektów wojny biologicznej, to myślę, że Rosjanie naprawdę wiedzą, o czym mówią. I on był pełen optymizmu. To znaczy, że ten wirus, który się właśnie pojawił, jest zapowiedzią końca pandemii, ponieważ ilość mutacji, którą on sam sobą przedstawia, świadczy o tym, że wyczerpuje swoje możliwości. W związku z tym, że od 2 lat jesteśmy permanentnie straszeni przez ludzi z tytułami naukowymi bądź zgoła bez nich, to ja bardzo czepiam się tego typu optymistycznych informacji. Jakby to powiedzieć, pozostaję przy nadziei. Pani redaktor, czy też fakt pani? Ja tego nie widziałam, ale jak słyszę, to się oczywiście bardzo cieszę. To znaczy, ja nie mam nic oryginalnego powiedzenia. To znaczy, jest absolutnie przerażającym fakt, że władza nie jest w stanie tych minimalnych, ja nie mówię o obowiązkowych szczepieniach dla każdego. Ja rozumiem, że tego się nie da porównać ze szczepieniami dzieci, ponieważ to nie jest szczepienie raz na zawsze, tylko musi. Ale tych minimalnych wymogów, które skłaniają ludzi do zaszczepienia się, czyli możliwości sprawdzania przez pracodawcę, możliwości ograniczenia wstępu dla osób niezaszczepionych do różnych punktów, kiedy ludzie, właściciele chcieliby to zrobić. No i to, że pojawia się pani poseł Siarkowska, która mówi, że to jest, jak to jest? Jest takie słowo, teraz na to się pojawiło, takie segregacja tak. No, segregacja tak. Sanitarna, no po prostu. I to, że trzeba być uczciwym i powiedzieć, że i tak mamy dużo szczęścia, ponieważ jednak nasza ta ultraprawica nie posługuje się tą narracją, jak na przykład Donald Trump, który de facto był koronasceptykiem i drwił z tych, którzy nosili maski i jakby mówił, że można to wyleczyć za pomocą wybielacza. Domestosa, tak. Więc tutaj to, że rząd jednak konsekwentnie stoi na stanowisku, po pierwsze, że pandemia istnieje, a po drugie, że trzeba ją traktować poważnie, że trzeba nosić maski i tak dalej, to jest w sumie lepiej niż mogłoby być. Natomiast no niestety ten lęk władzy przed tą grupą, no. Bo przecież tak naprawdę, bo ja nie uważam, że większość ludzi, które się nie zaszczepia, to są antyszczepionkowcy. Władza mówi, że Polacy nie lubią. Tak, znaczy pan prezydent tak powiedział, który po prostu wszystko rozumie, jego głębokie. Ale ja uważam, że bardzo że ten projekt, który chyba PSL zgłosił, żeby po prostu płacić ludziom za to, żeby się zaszczepili. Dla bardzo wielu ludzi, gdzieś na wsi, gdzieś na tej stronie wschodniej, oni po prostu nie mają pomysłu, mają daleko. Nie do końca, bardzo ciekawą rzecz Ikonowicz powiedział, że być może jest trochę tak, że ludzie są tak przestraszeni w ogóle światem, życiem, swoją przyszłością, swoim brakiem pracy, że już nie chcą przyjmować do wiadomości. To jest pewna forma wyparcia, że już nie chcą słyszeć o tej pandemii, nie chcą myśleć o tej pandemii. Czytałem tą wypowiedź. To bardzo mądre. Więc trzeba tym ludziom naprawdę, tym ludziom, dla których pieniądze są ważne, bo ich mają mało, trzeba im po prostu zaoferować zapłacenie. Tak. W podobny sposób postępuje Słowacja, w której wyszczepialność jest na bardzo niskim poziomie, nie chcę się pomylić, ale bodajże, że 1/4 społeczeństwa się tylko zaszczepiła 2 dawkami. Rząd Słowacji proponuje bony w wysokości 500 euro dla wszystkich, którzy się zaszczepią. Czy to jest dobre rozwiązanie, panie redaktorze? Dobre. No, rzeczywiście, na przeciwległej szali mamy karanie tych, którzy się nie zaszczepili. Uważam to za nadmierne.
I zmuszanie do opłacenia swojej kuracji tych, którzy się nie zaszczepili i zachorowali, co uważam za draństwo, bo no, po pierwsze łamie oczywiście zapisy konstytucyjne. Ale natomiast zachęty, tak, znaczy lepiej zachęcać. Nie wiem, czy 500 euro nie siedzę w głowie premiera na szczęście, czy Polskę na to stać, ale takie zachęty są potrzebne, Agnieszka ma rację. Ja myślę, że... Ale z drugiej strony, ja uważam, że po drugiej stronie nie miałabym nic przeciwko pewnego rodzaju segregacji, w takim sensie, że w stosunku do tych osób, które są z dużych miast, wymyśliły sobie tą ideę, że nie wolno się szczepić, tak, i są aktywnymi antyszczepionkowcami i promują tą antyszczepionkowość. Ja uważam, że pewnego rodzaju segregacja, żeby nie mogli wejść do kina, nie mogli wejść do teatru, nie mogli wejść do knajpy, by nie zaszkodziła. To znaczy uważam, że tych ludzi, którzy sieją tą zarazę, tak, należy jakoś tam ukarać. Przecież to nie są takie kary, które oznaczają wykluczenie ze społeczeństwa, tylko pewnego rodzaju... Ja się trochę boję takich ruchów, mówiąc szczerze. No właśnie, dlatego, że oni wtedy natychmiast przeobleką się w szaty ofiar i znajdą wielu jakby... No to prawda, ale z drugiej strony stanowią zagrożenie też dla osób, które na przykład mają słabszą odporność, tak nie mogą się szczepić z przyczyn medycznych. Oczywiście i też zwiększają transmisję wirusa. Również tutaj, że z jednej strony oczywiście mamy zdrowie publiczne, to jest ważna wartość, z drugiej mamy wolności obywatelskie, które to są... Mi jest osobiście trudno to zważyć i jednoznacznie na ten temat się wypowiedzieć. Myślę, że jak zastanawiałem, czy ta nowa mutacja Omikron nie jest w pewnym sensie wynikiem egoizmu krajów bogatszych, gdzie szczepionki są w pełni refundowane, są bardzo łatwo dostępne, już niezależnie od poziomu wyszczepialności. Te mutacje powstają głównie w krajach biednych, gdzie dostępność mutacji jest tak naprawdę bardzo... Dostępność, przepraszam, szczepionek jest bardzo, bardzo niska. Czy gdyby te koncerny farmaceutyczne oraz kraje rozwinięte, kraje bogate zaszczepiły te kraje biedniejsze, czy nie łatwiej byłoby sobie nam poradzić z pandemią, czy nie mielibyśmy kolejnych nowych groźnych mutacji, pani redaktor? Znaczy, oczekiwanie myślenia poza kategoriami zysku od koncernów farmaceutycznych, to jest mniej więcej równie dobrze moglibyśmy się pomodlić do Boga i liczyć na to, że posłucha naszej tej i zniesie pandemię. Znaczy, to są absurdalne pomysły po prostu i wiadomo, że tak nie będzie. Ale wiadomo, że koncerny farmaceutyczne są bezwzględne, chciwe i niemoralne. Kropka. Tak? To w ogóle nie ma o czym rozmawiać. I wiadomo, że natomiast rzeczywiście rządy państw zachodnich, szeroko pojęte organizacje takie jak Unia Europejska jako pierwsza, OECD i tak dalej, powinny znacznie bardziej się zaangażować w to. Panie redaktorze, czy koncerny farmaceutyczne wymagają jakiejś państwowej, instytucjonalnej lub demokratycznej kontroli? Wymagają, tylko wie pan, no, obecne stadium rozwoju kapitalizmu jest takie, że koncerny stają się już po prostu silniejsze niż państwa. Polska historia zna przypadki, kiedy ministrowie zdrowia byli usuwani za pieniądze koncernów. To znaczy ci ministrowie, którzy przystąpili do walki o obniżenie cen medykamentów oferowanych przez nich. I to jest tajemnica Poliszynela. Szczegóły może kiedyś poznamy, ale co do tego, że koncerny wtedy to kosztowało 10 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam, i minister po prostu zniknął. Więc myślę, że one są na takim etapie potęgi, jeszcze szczególnie wtedy, kiedy jest ta pandemia, że okiełznać je będzie trudno. Przyjdzie kiedyś taki czas, że wejdzie lód i ich po prostu rozniesie na strzępy, nie naruszając naukowej bazy, którą zapewne mają. Kilka dni temu wyszła informacja, że Chińska Republika Ludowa prowadzi kampanię dezinformacyjną związaną z COVID-em. W ramach tej kampanii między innymi odkryto to, że emitowano fake newsy w oparciu o informacje zasięgnięte od pewnego szwajcarskiego lekarza, który, jak się okazuje, w ogóle nie istnieje. Przytacza się co jakiś czas dyskusja taka, czy COVID faktycznie powstał na tym targu w Chinach, w Wuhan, czy jednak to jest po prostu jakiś nieudany eksperyment medyczny, który wymknął się z laboratorium, pani redaktor? Myślę, że wszyscy jesteśmy ofiarami takiej literatury, skądinąd bardzo rozrywkowa, jak Robin Cook, który jest twórcą konstruktu pod tytułem thriller medyczny, bo naprawdę,
praca z wirusami i zabezpieczenia w laboratorium, gdzie następuje praca z wirusami, są tak olbrzymie, że nic się nie mogło wymknąć niechcące. Znaczy po prostu to naprawdę nie jest realistyczne. A potem strasznie mnie... Administracja Bidena jednak insynuuje. No ja wiem, ale strasznie nie chciałabym brać udziału w takim... Znaczy, bo ja wiem, że już ostatnio ktoś z kimś dyskutowałam na jakimś, chyba na Facebooku, i ktoś mi właśnie napisał, że on myślał, że w Warszawie są mądrzy ludzie, którzy się nie szczepią, więc ja mu odpisałam pytaniem, czy Elwies żyje. I bo to jest porównywalny dyskurs, naprawdę. No, 12 milionów ludzi, Amerykanów wierzy, że światem rządzą reptilianie. No i to jakby... Ja uważam, że jeżeli gdzieś powstają te koncepcje spiskowe, to one rzeczywiście powstają w Stanach i w głowach Amerykanów. A to, że i zarówno rosyjscy, jak i chińscy hakerzy z przyjemnością, czy różni tam, czy trolle, fabryka troli, z przyjemnością nakręcają tą amerykańską fobię, sama bym ją chętnie ponakręcała, bo jest strasznie śmieszne, jak słucham tych bzdur. Panie redaktorze, czy faktycznie to jest kwestia może walki z Chinami albo faktycznych bzdur, czy może taka sugestia, że to wyciekło z laboratorium jednak jest... Może być prawdziwa. Po pierwsze, nie wiem, czy jest prawdziwa, nie znam się na tym. Po drugie, wie pan, od dłuższego już czasu obserwujemy, że posługiwanie się argumentem, że był atak hakerski, albo kampania fake newsów, albo jakaś tam przy okazji usprawiedliwienia dowolnego błędu, dowolnego państwa zachodniego. Już jest, na siebie już po prostu tak zbrzydła, że jak ja czytam, że właśnie napadli oczywiście Rosyjczycy, kto inny mógł napaść, na przedszkole, w związku z powyższym pani Woźna nie przyszła i było zamknięte. No to już naprawdę nie mam na to siły i ja to przypuszczam. I to dziękuję bardzo. I teraz przejdziemy do drugiej części, dokładnie. I tematu, który już jest jednak z pewnością prawdziwy, czyli posła Łukasza Mejzy oraz jego, mówiąc kolokwialnie, szemranych interesów. Te interesy wszyscy widzowie domniemam, że znają, państwo też, więc może nie będziemy się na ten temat rozwodzić, ale czy poseł Mejzy, Łukasz Mejza jest obciążeniem dla partii rządzącej? Mimo tego, że wielu posłów obozu władzy go krytykuje i oczekuje konsekwencji, jak widać, nadal dzielnie trzyma się swojego stanowiska. Znaczy jest Panie trzymany redaktorze. Raczej niż trzyma się. Natomiast ja myślę, że to jest niezwykle ważny sygnał dla opozycji. Mianowicie to, jeżeli był kiedyś dobry moment na konstruktywne wotum nieufności, to właśnie teraz. To znaczy to, że Jarosław Kaczyński, którym rzeczywiście ma instynkt tego, co czują jego wyborcy. Jego wyborcy nieszczególnie się przejmują, że premier zrobił interes z kurią albo że prezes chciał wybudować dwie wieże. Ale żerowanie na rodzicach śmiertelnie chorych dzieci to jest coś, co dla takiego katolika z prowincji jest niewyobrażalne. Wiesz, że żaden polski wyborca tego nie łyknie. Tak? Ale znaczy, oczywiście nikt tego nie będzie pochwalał, natomiast to są takie rzeczy, które są nie do przejścia, więc to znaczy, że ta większość jest znacznie chwiejniejsza niż nawet nam się zdaje. Ja uważam, że opozycja w tej chwili powinna zrobić to, co PiS robi cały czas. Znaczy pójść do kilkunastu posłów PiSu z tylnych szeregów, którzy boją się, że się nie znajdą z powrotem i im obiecać różne rzeczy i przekupić tak samo, jak PiS próbuje przekupić. I po prostu to jest moment na konstruktywne wotum nieufności. Oczywiście pytanie jest, kto powinien... I co dalej? Czy opozycja jest gotowa do objęcia rządów? Opozycja nie jest gotowa do objęcia rządów, natomiast ja myślę, że należałoby w tym momencie stworzyć gabinet Grabskiego, tak? To znaczy stworzyć niepolityczny, pozaparlamentarny gabinet, który by Dorn, którego dzisiaj wspominałam, mówił o profesorze Hausnerze, który nie jest dobrym pomysłem moim zdaniem, bardzo natomiast moim kandydatem na takiego premiera jest Marek Belka, szczerze mówiąc, ale to nie ma znaczenia, że po prostu to jest taki moment, w którym jeżeli coś ma się wydarzyć, to jest teraz, tak? Bo to zaraz okrzepnie. Mamy inflację, mamy pandemię, mamy Białoruś, mamy sytuację, w której ten rząd się, to czy ta władza się rozchodzi w szwach. Zgadzam się do momentu. No właśnie, panie redaktorze, tak. Zgadzam się do momentu. Pozapartyjnego gabinetu. Opozycja w Sejmie nie jest mentalnie gotowa do stworzenia czegokolwiek, co byłoby rozsądną propozycją dla tego państwa. Po prostu. Czyli w interesie opozycji Łukasz Mejza powinien nadal być. Na tym interesie opozycji to są oddzielne byty. Natomiast ja chcę powiedzieć, że moja matka ma 93 lata. Jeszcze chwalić Boga działa przy komputerze i na telefonie. Ale w związku z tym, że jest człowiekiem łatwowiernym, kilkokrotnie już kupiła jakieś gówniane lekarstwa, jakoby lekarstwa, płacąc za to
duże pieniądze. I chcę powiedzieć, że jakbym złapał takiego gościa, który takim ludziom jak ona wyciąga od nich w ten sposób kasę, to bym go naprawdę rozerwał. I Mejza jest dla mnie facetem, którego moralność jest poza wszelką skalą. Dobrze, dziękuję bardzo. I tak podsumowując drugą część naszej rozmowy, mam nadzieję, że zarówno pozbędziemy się wirusa, jak i Łukasza Mejzy. Dziękuję bardzo i zapraszam do obejrzenia części trzeciej.